serdecznie. Zgodnie z obietnicą nasz komendusowski pociąg wyruszy dziś na Łotwę, bo właśnie tam odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu pod tytułem Top Games. Rozwijanie umiejętności uczniów poprzez tradycyjne gry na świeżym powietrzu. Łotwa to kraj, o którym wiemy niewiele. Dlatego też uczniowie klasy drugiej A postanowili nam o nim opowiedzieć. Łotwa to państwo w Europie Północnej powstałe po I wojnie światowej. Jeden z krajów nadbałtyckich. Członek Unii Europejskiej i NATO. Do grudnia 2013 roku na Łotwie obowiązywała waluta ŁAT, czyli 100 sanmitów. W styczniu 2014 roku Łotwa weszła do strefy euro. Pod względem wielkości 123 państwo na świecie. Całkowita powierzchnia 64 589 km2. Liczba ludności 2 013 400. Sąsiedzi: Litwa, Białoruś, Rosja i Estonia. Łączna długość granic lądowych wynosi 1150 km. Długość należącego do Łotwy wybrzeża Morza Bałtyckiego wynosi 531 km. Języki: łotewski oficjalny, rosyjski drugi urzędowy, białoruski, polski, lipski, bałtgalski. Kultura niemiecka. Łotwa przez wiele lat znajdowała się pod silnym wpływem kultury niemieckiej. Było to spowodowane tym, że najdłużej w swej historii była pod niemieckim panowaniem. Kultura niemiecka oddziaływała tam jednak znacznie dłużej niż tylko w czasie panowania Niemców, ale również w czasie panowania szwedzkiego, polskiego czy też rosyjskiego. Wyższą klasę społeczeństwa stanowili tam dalej Niemcy. Obejmowali oni też często najważniejsze urzędy w administracji, a miasta w tych krajach wciąż miały niemiecki charakter i władzę sprawowała niemiecka rada regionalna. Kultura niemiecka wciąż obecna jest w wielu aspektach kulturowych dzisiejszych Łotyszy. Polityka. Organem ustawodawczym jest Parlament Sejm, składający się ze 100 parlamentarzystów wybieranych na 4-letnią kadencję. Prezydent jest wybierany przez Sejm na kadencję trwającą 4 lata. Reprezentuje on państwo na arenie międzynarodowej, jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Łotwy, a także ma prawo powoływać i odwoływać ambasadorów oraz innych przedstawicieli państwa. Organem wykonawczym jest gabinet ministrów, składający się z premiera i ministrów. Premier wyznaczany jest przez prezydenta państwa. Gabinet ministrów jest przed Sejmem odpowiedzialny za swoje działania. Kraj wielu narodowości. Łotysze, Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy, Litwini, Romowie, Żydzi, Niemcy, Estończycy. Główne wyznania to protestantyzm, prawosławie, katolicyzm, Świadkowie Jehowy i inne. Wzgląd geograficzny. Łotwa jest krajem nizinnym. 57% jej terytorium leży poniżej 100 metrów nad poziomem morza, a tylko 2,5% powyżej 200 metrów nad poziomem morza. Średnia wysokość nad poziomem morza wynosi 87 metrów. Najwyższym punktem jest wzniesienie Gaisinkals, 312 metrów nad poziomem morza, zaś najniżej położone jest wybrzeże Bałtyku, 0 metrów. Przez Łotwę płynie Dźwina uchodząca do Zatoki Ryskiej. Rzeka umożliwia spławianie drewna oraz wytwarzanie energii w hydroelektrowniach. Klimat Łotwy. Klimat Łotwy jest umiarkowany, przejściowy o cechach morskich na Półwyspie Kurlandzkim i bardziej kontynentalny na wschodzie. Średnie temperatury roczne wahają się pomiędzy 4,5 stopnia Celsjusza a 6,5 stopnia Celsjusza. Roczne sumy opadów sięgają od 750 mm do 550 mm. Administracja.
1 lipca 2009 weszła w życie reforma administracyjna uchwalona 18 grudnia 2008. W wyniku tej reformy zniesiono jednostki administracyjne wszystkich szczebli, wprowadzając zamiast 109 powiatów i 9 miast wydzielonych. Jednostki te nie mają dalszego podziału wewnętrznego. Turystyka. Łotwa jest krajem nizinnym, z licznymi wzniesieniami oraz około 5000 jezior w większości podlodowcowych. Słabo urozmaicony krajobraz oraz także liczne źródła wód mineralnych predestynują Łotwę do stania się miejscem wypoczynku. Dużym atutem Łotwy jest długa linia brzegowa i nadbałtyckie plaże. Najsłynniejszym miastem wypoczynkowym jest otoczona wianuszkiem mniejszych ośrodków Jurmała, skąd można dopłynąć promem do innych portów nad Bałtykiem. Poza Rygą i Jurmałą wielu turystów odwiedza nieodległą od stolicy Sigurdę, leżącą na skraju Parku Narodowego Gauja, gdzie podziwiać można zamki, jaskinie, jeziora, starodrze. Turyści chętnie odwiedzają także drugie miasto kraju, położone nad Dźwiną Dyneburg. Naszego gościa, pana Krawca. Ja również witam bardzo serdecznie. Dziś, proszę państwa, to kompozycja zabytków nowoczesnych budowli i urzekających nadmorskich kurortów. Rzeczy sami, jednak najważniejsza na Łotwie jest nasza stolica, Ryga, w której mieszka aż 30% mieszkańców. Mamy tam starannie odrestaurowaną starówkę i katedrę romańską. Jednak najbardziej znanym miejscem na Łotwie jest nasz nadmorski kurort Jurmala. Ciepło piaszczystych plaż i ciepłe morze przyciąga tysiące turystów. Przerywamy naszą rozmowę, do której wrócimy za chwilę, aby zaprezentować państwu materiał filmowy dotyczący stolicy Łotwy. Prosimy o uwagę. Najbardziej znanymi Łotyszami byli pisarz i poeta tworzący na przełomie XIX i XX wieku Jan Glisana, mistrz świata w szachach Michał Tal oraz ostatnią międzynarodową karierę rok zespół Brainstorm. Doskonale znamy ten zespół i ich przebój Maybe. My dreams, my head, my sex, my bed.
Poniedziałek. Prima diena. Prima diena. Wtorek. Oa triena. Oa triena. Środa. Tres diena. Tres diena. Czwartek. Cenurt diena. Cenurt diena. Piątek. Piek diena. Piek diena. Sobota. Sest diena. Sest diena. Niedziela. Svet diena. Svet diena. Dziękuję bardzo. Na zakończenie zapraszam na scenę grupę taneczną, która wykona tutaj tagarbi, czyli łotewski tradycyjny taniec ludowy.